Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Q&A. Troszeczkę pytań się nazbierało, więc przejdziemy sobie przez pytania, które mam przed sobą po kolei, od góry, i postaram się odpowiedzieć na wasze pytania. Ok, więc tak, lecimy od góry. Cały czas nie mogę dojść, gdzie mamy zgłaszać błędy. Jakiś wątek na Reddit, forum, Discord? Tak, na Discordzie jest otworzony kanał. Wskażę go. Wejdę sobie na YouTube'a, pokażę ci, gdzie jest ten post, żebyś mógł odnaleźć. Społeczność. O, tutaj, możesz sobie kliknąć w ten link i do nas dołączyć. Wiesz co, pytasz, gdzie zgłaszać błędy. Bardzo fajnie, dlatego pokażę ci teraz, gdzie najlepiej zgłaszać. Jak sobie wejdziesz na stronę itch.io, to możesz zgłaszać błędy tutaj. Natomiast chyba najlepszym sposobem jest wejść w najnowszy update i skomentować tutaj, co widzisz, co jest nie tak, albo gdzie występuje jakiś błąd. Wtedy będę wiedział, że dotyczy to najnowszego update'u. Ok, dajemy serducho. Dalej. Czy planuję dodać klasyczną czcionkę pochodzącą z Fallouta 2? Wiesz co, próbowałem na samym początku już to dodać jako jedną z pierwszych rzeczy, ale oryginalna czcionka na przykład nie ma polskich znaków. Dlatego wolę użyć jakąś powszechnie dostępną, Arial albo coś w tym stylu, która mniej więcej pasuje i żeby się ładnie skalowała. Dajemy serducho. Siema. No siema, skupiłbym się tylko na dodawaniu głów do ważniejszych postaci, a nie wszystkich randomowych przechodniów, bo człowiek się zajedzie. Wiesz co, ja akurat korzystam ze sztucznej inteligencji, która za pomocą kilku kliknięć i kilku promptów generuje mi sama głowy. Ja tylko spośród czterech wygenerowanych wybieram te, które najbardziej według mnie pasują, chociaż nie wszystkie. Obecnie mam już 200 głów i pewnie z 10 wywalę, ale zobaczymy. Także bez obaw, ja tu wcale się nie zajeżdżam tworząc te głowy. Dajemy serducho. Czy jest mapa w grze? Tak, w Pip-Boyu była mapa, też ją zamierzam dodać, natomiast na razie tego nie robię, więc będzie to dodane wkrótce. Widzisz, tutaj zacząłem nawet robić za pomocą pewnego generatora sztucznej inteligencji. Zacząłem próbować i testować, zrobić twarz Narga, który rozgląda się na lewo i prawo i robi grymas twarzy, kiedy obrywa, albo grymas, kiedy atakuje, prawda, zaciska zęby. Także to jest w fazie testów. Jeśli będę miał już to pokazać, kiedy będą gotowe animacje twarzy dla wszystkich trzech postaci, to dodam to i poinformuję was o tym. Ok, tutaj sugerujesz, że Mingan ma zbyt niski głos. Szczerze mówiąc, mnie się podoba. Jest bardzo dojrzały, bardzo zrównoważony. Widać, że jest jakby bardziej doświadczony od reszty. W niektórych grach online gracze mogą czasami wybrać głos dla swojej postaci. Wiem, o co chodzi. Byłoby to dużo roboty. Być może jakbym skończył już tą grę w przyszłości, za jakiś czas, to jako dodatkowo paczka głosów bym to wówczas dodał, żeby dało się pobrać update tej gry i dopiero mieć takie bajery. Natomiast na chwilę obecną wolałbym się skupić na gadających głowach oraz na głosach do nich. Nie jestem do końca pewien i przekonany, czy w ogóle dodawać głosy głównego bohatera albo bohaterki. No właśnie, widzisz, głos starszej naszej wioski faktycznie jest taki dość niskiej jakości. W przyszłości postaram się to poprawić. Póki co niech to zostanie. Aha, tutaj sugeruję, żebym po prostu zrobił tło, tak? Bo jest zbyt duży kontrast pomiędzy ładną głową a tym, co widzimy ze sceny gry. A co z mniej ważnymi postaciami, które nadal miałyby złożone dialogi, ale brakuje im gadających głów? To będą mieli gadające swoje głowy. Wiesz co, kamera nie może być bardziej obniżona, bo ta gadająca głowa ma 200 pikseli wysokości i akurat te 200 pikseli to jest obszar tego ekranu, który widzimy podczas dialogów.
efekt statycznego zniekształcenia. Sugeruję, żeby dodać rozmazane tło. Mogłoby to się udać. Faktycznie, mogłoby to się udać. Rozmyte tło podczas rozmowy. Sama głowa jest wyraźna. No, zobaczymy. Tutaj też sugeruję, żeby zrobić zupełnie inny interfejs. Też o tym myślałem, żeby powiększyć w ogóle obszar roboczy, ale to wyjdzie dopiero wtedy, kiedy będę potrzebował faktycznie to zmienić. Więc póki nie potrzebuję, to nie robię żadnych zmian. Dobra, teraz zamierzam przejść do pewnej rzeczy. Ostatnio, 2 dni temu, zmieniłem moją kartę graficzną z Radeona RX 580 na Radeona RX 6600 XT, który jest 2 razy bardziej wydajniejszy. I powiem Wam, że widzę pewien problem. Patrzcie, o co chodzi. Ja sobie szybko przejdę. No właśnie o to chodzi. Nie wiem, co jest przyczyną. No nie wiem, jak to skomentować. To myślę, że komentuje się samo. Oczywiście sterowniki mam aktualne. Także dałem post na forum Konstrukta oraz dałem post na stronie AMD. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także dlatego właśnie nie robię żadnych update'ów, ponieważ no, nagrywanie w takim stanie nie ma sensu. Dlatego się wziąłem za tworzenie gadających głów, których mam już ponad 200. Ale to wkrótce zobaczycie. Także tyle u mnie się dzieje. Jeśli będę wiedział, co jest przyczyną, naprawię to i wrócę do nagrywania filmów ze świata Fallouta 2 Remake 3D. To na razie tyle. Dziękuję za oglądanie, dziękuję patronom, dziękuję za wszystkie wyświetlenia, za wszystkie komentarze, za zainteresowanie tym projektem. Ja się na razie żegnam. Do następnego materiału. Na razie, cześć.